Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam Was w kolejnym materiale. Tym razem będzie o elitarnych skrzynkach. Naprawdę super sprawa, jeżeli chcecie podbić chociażby Gearscora, o czym możecie zobaczyć w moim wcześniejszym materiale. Fajna sprawa, jeżeli chcecie oczywiście poprawić swój ekwipunek, kiedy chcecie wydropić jakiegoś fajnego rodzaju broń, bądź też uzbrojenie. Jeżeli chcecie zdobyć przedmioty, materiały potrzebne do wytwarzania, są wśród nich również też schematy. Także jeżeli chcecie zdobyć fajne rzeczy, jest to film dla Was. Będzie tutaj właśnie o miejscach, gdzie najlepiej szukać tych elitarnych skrzyń i gdzie najlepiej po nie się wybrać. Oczywiście warto też wiedzieć, że strefy te, w których znajdą się te skrzynie, nie są łatwe, więc warto są zabrać fajną drużynę. Można też oczywiście więcej osób, jeżeli chcecie szybciej, sprawniej, łatwiej pokonywać elitarne stworzenia, które tam się znajdują. No i zachęcam również do tego, żebyście w komentarzach pisali, jakie strefy, jakie miejsca Wy najbardziej polecacie, gdzie znaleźliście najlepsze dropy, gdzie najbardziej, najszybciej te skrzynie według Was tutaj warto zdobywać, warto zbierać. A teraz zachęcam oczywiście do zobaczenia materiału, w którym wskażę Wam miejsca, które według mnie są bardzo fajne, idealne do zbierania tych skrzyń. No i przy okazji też będziecie mogli tam pozabijać bossy i różnego rodzaju silniejsze moby, z których również mogą wydropić Wam ciekawe itemy. Pierwsza z miejscówek jest bardzo popularna i znajduje się na północy mapy. Mamy tutaj trzy elitarne skrzynie i wiele potworów do pokonania, w tym bossy i elitarne stworzenia. Warto oczywiście wyposażyć się w dobrą ekipę, w tym warto mieć również healera ze względu na to, że naprawdę poważne moby do zabicia, bardzo silne bossy, więc będziecie mieć co robić. Od razu poniżej znajdują się dwie skrzynie i będzie można je bardzo szybko, łatwo zdobyć. Tu akurat mobki są troszeczkę niższego poziomu i będziecie mogli to zrobić z nieco słabszym teamem, ale też są fajne bossy, z których wydropić można dobre itemy. No i tu możecie się wybrać również mniejszą ekipą, jeżeli ogarniacie gierkę, nie będzie tutaj problemu. Następna fajna trasa na poranych szczytach, gdzie idąc od posterunku na lewo, możemy wybrać się w fajną przygodę, gdzie czeka bardzo wiele fajnych potworków do pokonania. Dodatkowo znajduje się tutaj aż 7 legendarnych skrzyń po drodze, które możemy zbierać. Warto też wiedzieć o tym, warto też wspomnieć o tym, że i we wcześniejszych miejscówkach i tutaj trzeba zabrać ze sobą kogoś, kto jest biegły w kopaniu, ze względu na to, że górnictwo jest tutaj wymaganym skillem, aby wykopać rudę na 175 skilla, pod którą znajdują się również skrzynki. Więc warto mieć tego kogoś w teamie, żeby po prostu nam tą rudę wykopał, żebyśmy mogli zdobyć te elitarne skrzynie. Następna miejscówka po lewej stronie, w pobliżu Stoczni Dynastii, w lewej części mapy mamy tutaj jedną skrzynię, oczywiście elitarną, którą możemy sobie zabrać. Jeżeli przejdziemy się na cuchnącą wodę przy wielkim stawie, znajdują się tutaj dwie skrzynie. Oczywiście mobki, które się tutaj znajdują, również są elitarne, mają dosyć spory poziom, więc warto mieć tutaj wyćwiczonych wojowników, którzy będą w stanie ich pokonać. W niespokojnych brzegach na zielonym podejściu jest bardzo fajny spot, gdyż mamy tutaj aż 5 skrzynek, które są bardzo blisko siebie. Oczywiście co do mobków też nie będą łatwe do pokonania, ale skrzynie te znajdują się praktycznie obok siebie i żeby je zdobyć, nie będziemy musieli się bardzo natrudzić. Kolejny bardzo podobny spot znajduje się w żałobnicy. Po prawej stronie mamy miejsce, gdzie można znaleźć również 5 skrzynek. Są one pooddzielane bramami i musimy tutaj też pokonać różnego rodzaju moby, ale miejscówka ta nie jest aż tak hardkorowa, więc będziemy w stanie to zrobić raczej bez problemu. Ostatnie miejsce znajduje się w Rajskim Ogrodzie, przy Genezie Wrogości, gdzie znajdują się aż 4 elitarne skrzynki, które będziemy mogli pozbierać. No i też są one dosyć bardzo blisko siebie. Oczywiście nie zabraknie też elitarnych potworków, które będzie trzeba pokonać, aby je zdobyć. Możemy też oczywiście zdobywać je innymi sposobami, typu biegając i robiąc różne dziwne fikołki, ale tego stylu dla Yamakashi, żeby solo zbierać, raczej nie polecam. Jak widzicie, miejsc jest kilka. Oczywiście dropy w tych skrzyniach są bardzo fajne, dlatego zachęcam do tego, żeby odwiedzać te miejsca, żeby zbierać te skrzynie. Warto też wspomnieć o tym, że różnego rodzaju skrzynie mają różny czas odnowienia, więc skrzynie te elitarne będziemy mogli zbierać
raz na dobę, czyli dokładniej raz na 23 godziny, czyli 23 godziny odnawia się taka jedna skrzynia i po 23 godzinach drugi raz możemy ją zebrać. Czyli co 24 godziny najlepiej chodzić na te skrzynki, żeby móc je zbierać. Możemy oczywiście dogadywać się z ekipą, w jakim czasie będziemy robić taki rajd na skrzynki, kiedy będziemy je otwierać. Możemy też zmieniać miejscówki. Jest to bardzo przydatne, jeżeli właśnie chcemy zwiększyć naszego gear score'a, jeżeli chcemy poprawić nasz drop, jeżeli chcemy również trochę zarobić, bo itemy, które tam znajdziemy, bardzo często możemy sprzedać. Też w tych skrzyniach znajdą się różnego rodzaju itemy, które będą nam potrzebne podczas wytwarzania, podczas tutaj zbieractwa i tak dalej. Możemy też również po drodze nazbierać bardzo fajne rzeczy, które również będziemy wykorzystywać, chociażby rudę, chociażby różnego rodzaju skóry z mobków, które będziemy zabijać po drodze, więc trochę tych rzeczy możemy też przy okazji zebrać. No a przede wszystkim wbijamy expa i poprawiamy tutaj nasz dobrobyt, więc to jest chyba najważniejsze. Piszcie, które z miejsc dla Was są najlepsze, gdzie mieliście najlepsze szczęście na dropa, które skrzynie według Was dają najlepsze, najciekawsze itemki i gdzie najlepiej zbierać. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia, trzymajcie się.